Czołem kapitanowie, Szparagus z tej strony, witam w kolejnym filmie. Tym razem film będzie dość krótki. Dzisiaj youtuber Panzernacker opublikował na swoim kanale taką informację, taki bardzo krótki filmik, że rosyjski premium, pancernik premium, Oktyabrskaja rewolucja, czyli rewolucja październikowa, być może będzie dostępny w World of Warships za darmo. Za darmo, czyli w formie eventu, czyli w formie zadań, które będzie trzeba realizować. Ja tutaj mam informacje na temat tego, jak te zadania mają wyglądać. I tutaj to jest oczywiście zrzut ekranu z jego filmu. Aby dostać nagrodę w postaci okrętu, gracze będą musieli wykonać 4 zadania. Z tego co widzę, to będzie to w czasookresie 2 tygodni. I tak, zadanie numer 1 to jest zwycięstwo w 50 grach, czyli bitwach, i zadanie 300 tysięcy obrażeń na pancernikach. Zadanie numer 2 to zdobycie 30 tysięcy bazowego expa i zadanie 300 tysięcy obrażeń niszczycielom. Myślę, że to nie będzie takie łatwe. Zadanie numer 3 to trafienie 50 cytadel i zadanie 300 tysięcy obrażeń w krążowniki, tudzież krążownikom, czyli te pewne cytadele też dotyczą, je trzeba będzie wbić w krążowniki. I zadanie numer 4, zniszczenie 100 samolotów i zdobycie 3000 wstęg, w zasadzie ribbons, czyli wstęgi, czyli baretki, można powiedzieć. I tutaj druga część informacji. Nie ma informacji na temat tego, jakie będą nagrody za poszczególne pojedyncze zadania, ale gracze będą mogli te zadania wykonywać w tym samym czasie, czyli jednocześnie. I ja to interpretuję w ten sposób, że nie wiem, pływając na przykład jakimś pancernikiem, będziemy mogli zadawać oczywiście damage i pancernikom, i krążownikom, i zestrzeliwać samoloty, i nawet zatapiać niszczyciele, i te wszystkie zadania jednocześnie będą nam zaliczane, co jest dość fajne, bo w pewien sposób to ułatwi wbijanie tego, tych wymogów, które są do tego, aby ten okręt otrzymać. I następna informacja, że będzie można do tych zadań użyć każdego okrętu, począwszy od tiru 4 w bitwach kooperacyjnych lub losowych. I ostatnia część informacji wygląda w ten sposób, że dla tych, którzy nie będą mogli ukończyć eventu lub będą chcieli po prostu odpuścić sobie grindowanie, czyli wykonywanie tych zadań, okręt będzie dostępny po zakończeniu tego eventu, po zakończeniu tych zadań, oczywiście w sklepie premium. Nie znam źródła, z jakiego Panzernacker ma tą informację. Domyślam się, że jest to źródło zbliżone do Wargamingu, gdzieś tam może jacyś zaprzyjaźnieni pracownicy mu takiej informacji udzielili. W każdym razie moim zdaniem jest to fajny krok, ruch w dobrym kierunku. Tak samo jak można było zdobyć Kamikaze R, jak można cały czas zdobyć, jeżeli ktoś jeszcze nie ma Shinonome, czyli 6 niszczyciel japoński premium, no to muszę powiedzieć, że będzie to bardzo ciekawy okręt, zwłaszcza że w ostatnim czasie mogliście go u różnych community kontrybutorów zobaczyć na kanałach oraz na streamach. 12 dział na tirze 5, dość dobry zasięg tych dział z tego co widziałem. Statystyki zresztą możecie sobie na wielu portalach tego okrętu podejrzeć. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch ze strony Wargamingu. Myślę, że będzie wielu chętnych do tego, żeby to zadanie zrobić. A ja Was tylko informuję o tym, że taka informacja gdzieś tam w internecie krąży i jej autorem jest Panzernacker, który ma właśnie swój kanał na YouTube poświęcony m.in. World of Warships oraz World of Tanks. To tyle z tej strony. Ja zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli podoba Wam się film i chcecie uzyskiwać więcej takich informacji, oczywiście łapka w górę lub pozostawcie po sobie ślad w komentarzu. Na tą chwilę do usłyszenia w następnych produkcjach.